Przez dłuższy już czas mówimy, nauczamy na temat duchowego konfliktu, w jaki jesteśmy zaangażowani z powodu duchowego nowonarodzenia. Im bardziej zapragniesz Boga, im bardziej zapragniesz Jego działania w swoim życiu, tym większy zrodzi się opór i powstanie opozycja, abyś nic nie osiągnął. W liście do Efezjan, słychać mnie? Bo ja mam wrażenie, że mnie nie słychać. Słychać czy nie słychać? Słychać, tak? Jak nie będzie słychać, to Dorota podniesiesz rękę, dasz mi znak, dobra? W liście do Efezjan, w rozdziale 6, od 10 do 13 wiersza, apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi o tym konflikcie. Mówi, że umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią, nie z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się, stać mocno. Później apostoł Paweł zachęca do założenia zbroi. Jeśli chcemy odnieść pełne zwycięstwo nad wrogiem, potrzebujemy właściwego wyposażenia, właściwego ekwipunku, właściwej zbroi. Mówiliśmy już o pasie prawdy. Bóg chce, abyśmy chodzili w prawdzie. Chodzenie w prawdzie polega na tym, że wyznaję swoje grzechy przed Panem, wyznaję swoje grzechy przed Bogiem i nie mam nic do ukrycia ani przed Nim, ani przed innymi ludźmi. Jeśli chowasz coś w swoim życiu, jeśli ukrywasz coś przed Bogiem i myślisz, że On tego nie widzi, lub przed innymi i myślisz, że się nie dowiedzą, to diabeł ma przystęp do twojego życia. I prędzej czy później to zostanie ujawnione, a diabeł zrobi wszystko, aby cię zniszczyć. Dlatego Boże Słowo mówi, abyś przywdział pas prawdy, abyś chodził w prawdzie. Później Paweł mówi o pancerzu sprawiedliwości. Pancerz chroni nasze duchowe serce. Chroni je przed oskarżeniami i potępieniami diabelskimi. Bóg chce, abyśmy pamiętali o sprawiedliwości, jaką w Jezusie mamy, o usprawiedliwieniu, które stało się naszym udziałem dzięki śmierci Jezusa, oddaniu swojego życia za nas. Chce, abyśmy w tym usprawiedliwieniu dochodzili do doskonałości, abyśmy stawali się coraz bardziej sprawiedliwi dzięki sprawiedliwości Chrystusa, a gdy zdarzy nam się zgrzeszyć, popełnić błąd, odejść z Bożej drogi, to abyśmy korzystali z usprawiedliwienia. Bo diabeł wtedy przychodzi z oskarżeniami, potępieniami i mówi: Bóg już ci nie przebaczy. Ale gdy mam pancerz sprawiedliwości, gdy wiem, że jestem usprawiedliwiony dzięki mocy krwi Chrystusa, dzięki łasce Bożej zadziałała w moim życiu i działa w moim życiu, jestem usprawiedliwiony, stoję mocno. Mówiliśmy o obuwiu gotowości zwiastowania Ewangelii pokoju. Ewangelia pokoju dotarła do naszego życia, zmieniła nasze życie, został zawarty pokój między nami a Bogiem. Bardzo źle mi się mówi. Nie wiem, czy wy mnie tak też słyszycie? Szmery. Szmery. Także zaraz zobaczymy. Jeżeli się uda, jakbyście pauzę mogli zrobić, to będę wdzięczny. Pauzę. Poczekamy, jak nas ustawią. Jak mnie ustawią. Bo coś nam szmera i mi to przeszkadza, to wam chyba też. A jak się nie uda, to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A jak zacznie szmerać, to biorę tamten. A więc mówiliśmy także o Ewangelii pokoju, która dotarła do naszego życia, która spowodowała, że pokój z Bogiem został zawarty. Mamy pokój z Bogiem, mamy dążyć do pokoju z innymi ludźmi i mamy mieć wewnętrzny pokój, który pochodzi od Boga. Mamy także być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Mamy być osobami, które świadczą swoim życiem, że Jezus zmienił nasze życie. Mamy wnosić pokój do ich życia. Mamy dzielić się świadectwem tego, co Bóg dla nas uczynił. Marku, nie wiem, czy wiesz, ale już zacząłem mówić. Cieszę się bardzo. A więc to jest bardzo, ale to bardzo ważne. I każdy z nas w miejscu swojego zamieszkania, pracy, szkoły, studiów jest postawiony po to, aby zanieść Ewangelię pokoju innym ludziom. To od ciebie i ode mnie zależy, czy ludzie dostępować będą zbawienia, czy nie. To od twojej postawy, twojego świadectwa życia,
Twojej modlitwy wstawienniczej o ludzi i Twojego odważnego zwiastowania o Jezusie, Bóg zbawia człowieka. Ciebie i mnie Bóg potrzebuje w dziele zbawienia. Każdy z nas jest potrzebny do tego, aby nieść Ewangelię pokoju. Mówiliśmy także o tarczy wiary. Kiedy przychodzi diabeł ze swoimi atakami, przychodzi ze swoimi oskarżeniami, potępieniem, wystawiamy tarczę wiary i ona gasi wszystkie pociski złego. Dlatego w wierze chodzimy, a nie w oglądaniu. Nie to, co okoliczności nam pokazują, nie to, co nasze fizyczne oczy i nasz umysł nam podpowiada, ale przez wiarę, to, co mówi Boże Słowo. Ufamy bezwzględnie Bożemu Słowu, bo to Słowo jest prawdą. Dlatego chodzimy w prawdzie i trwamy w wierze. 17 werset mówi nam: weźcie też przyłbicę zbawienia. Weźcie też, innymi słowy, pamiętajcie jeszcze o jednym elemencie. Pamiętajcie o przyłbicy zbawienia. Nie zapomnijcie o przyłbicy zbawienia, o hełmie zbawienia. Musimy być wyposażeni kompletnie, jeśli chcemy walczyć i odnieść pełne zwycięstwo. I dzisiaj zastanowimy się nad przyłbicą zbawienia. Czym jest, jaką rolę spełnia, czego dotyczy w naszej duchowej walce. Przyłbica czy hełm wykonywana była na dwa sposoby. Muszę być... Swoje słowo muszę tak mieć tak. Powiedziałem, że jak zacznie mi przeszkadzać, to zmienię. Także zmieniam. Teraz mnie... Niech mnie Marcin znajdzie. Słychać mnie teraz? Przyłbica wykonywana była na dwa sposoby. Jeden to wykonana była z jednolitego lanego metalu, cała z jednej części, a drugi sposób to wykonana była ze skóry z przytwierdzonymi metalowymi płytkami ciasno nabitymi na całą powierzchnię. Zadanie bardzo oczywiste: chronić głowę żołnierza, osłaniać ją przed spadającymi strzałami oraz przed ciosami miecza w walce wręcz. I ta przyłbica, ten hełm powodował, że tor uderzenia miecza w walce wręcz zmieniał się i chronił czaszkę przed przecięciem, kompletnym, całkowitym przecięciem. Żołnierz zraniony w głowę nie nadawał się do walki. Także myślę, że zdajemy sobie wszyscy sprawę, że głowa jest bardzo ważna w walce. Bez głowy trudno walczyć. Jeżeli jesteśmy niżsi o głowę, trudno jest walczyć. Głowa jest bardzo ważna. W naszym mieście chyba od 2 czy od 3 lat jest taka akcja "Nie ruszaj bez kasku". Jest ona skierowana na uświadomienie ważności zakładania kasków podczas jazdy rowerem. Nie ruszaj bez kasku. I to jest bardzo ważne. Bo wydawać by się mogło, że co tam jazda na rowerze, ale wielokrotnie i znam osobiście osoby, które ucierpiały z powodu upadku na rowerze. Znam ja nawet jeden przypadek, gdzie kobieta śmiertelnie, upadając, śmiertelnie raniła się w głowę tylko dlatego, że nie miała kasku na głowie. A więc głowa jest bardzo ważna. W duchowym boju głowa również jest bardzo istotna i bardzo ważna. Codziennie atakowani jesteśmy i najczęściej atak rozpoczyna się od głowy. Atakowane są nasze myśli, atakowany jest nasz światopogląd, atakowany jest nasz system wierzeń, atakowane są nasze standardy, które na podstawie Biblii głosimy, według których żyjemy. Atakowane jest nasze rozumienie prawdy Bożej. Atakowane jest nasze głębsze poznawanie Boga, abyśmy tego nie robili. A więc zauważmy, to wszystko przychodzi do naszej głowy. To wszystko uderza w nasze myśli. Dlatego Biblia wzywa do ochrony i zabezpieczenia umysłu poprzez włożenie przyłbicy, którą apostoł Paweł nazwał przyłbicą zbawienia, oraz do ciągłego odnawiania, nieustannej przemiany swojego umysłu. I Boże Słowo nam o tym mówi. Ten sam list Efezjan, gdybyśmy czytali wcześniej, w 4 rozdziale, w 23 wierszu, to tam Paweł mówi: odnówcie się w duchu umysłu waszego.
W liście do Rzymian w 12 rozdziale, 2 wierszu mówi to samo. Przemieńcie się przez przemianę waszego umysłu, odnowę waszego umysłu. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Bóg zabezpiecza nas i chce nam pomagać. Psalmista w 140 psalmie, w 8 wersecie powiedział: Panie, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dniu walki. Ty, Boże, sam osłaniasz, a więc Bóg daje nam zabezpieczenie dla naszych głów, dla naszych myśli, dla naszego umysłu przed atakami nieprzyjaciela. W liście do Koryntian, w 2 liście, w 10 rozdziale czytamy: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc Bóg daje nam oręż, Bóg wyposaża nas, Bóg daje nam narzędzie, Bóg daje nam ochronę w postaci przyłbicy, hełmu zbawienia do tego, abyśmy odnosili zwycięstwo w naszej głowie, bo wszystko zaczyna się od naszej głowy. Jeżeli ktoś z was oglądał skoki narciarskie lub lubi to, to w tym sezonie był taki skoczek, który się nazywał Harry Oli. Jakiej narodowości? Finn czy Norweg? Finn. I kilka razy po pierwszych skokach prowadził w konkursie. I został tylko on i miał skoczyć po prostu tylko swoje i wygrywał w cuglach. 2 czy 3 razy po prostu przerosło go to. Skoczył najgorzej jak tylko mógł i nie zdobywał pierwszego miejsca. Dlaczego? Bo przegrał tutaj. Bo przegrał tutaj. Gdy zapytano, Mariusz Czerkaski kiedyś z nim był wywiad, on grał w hokeja i pamięta, mówi, że pamięta swój pierwszy sezon, kiedy przyszedł do ligi NHL i gdy siedli w szatni i trener zadał im pytanie, mówi: jak myślicie, ile meczów możemy wygrać? I oni zaczęli wymieniać, prawdopodobnie tam, nie pamiętam, gra się albo 62, albo 72 mecze i zaczęli wymieniać, ile to by mogli, a trener mówi: gadacie głupstwa. Wszystkie możemy wygrać. Wszystko zaczyna się tutaj. A więc wszystko jest możliwe. Często to my ograniczamy Boga, ograniczamy to, co Bóg chce dokonać nas poprzez ograniczenie w naszym umyśle. I przegrywamy na samym początku potyczkę z nieprzyjacielem. Dlatego też Biblia bardzo mocno mówi o tym, abyśmy zmuszali wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc wiemy, czym jest przyłbica. Chciałbym, byśmy także mogli zdefiniować sobie słowo zbawienie, zbawić. Co to znaczy w języku greckim? To znaczy uratować, ocalić, wybawić, ochronić, uwolnić, polepszyć status. I gdy mówimy: Bóg mnie zbawił, to mówimy: Bóg mnie uratował, Bóg mnie ocalił, Bóg mnie ochronił, uwolnił, wybawił. I istotną rolę odgrywa zrozumienie Bożego zbawienia. Co to znaczy, gdy mówimy i gdy Boże Słowo mówi o zbawieniu i używa tego słowa w listach, szczególnie w listach Pawła? Co to dla nas oznacza? Chciałbym, byśmy posiłkowali się przykładem listu do Filipian, 1 rozdział. Tam Paweł rozpoczyna ten list i mówi, że dziękuję Bogu za każdego z nich, ile razy ich wspomina w modlitwie. Zawsze w każdej modlitwie z radością się o nich modli. I mówi: dziękuję Bogu za społeczność waszą w Ewangelii. I tam używa takich 3 stwierdzeń. Od pierwszego dnia aż dotąd, mając pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I tutaj wymienione zostały 3 aspekty zbawienia człowieka, który się na nowo naradza. Pierwszy aspekt: od pierwszego dnia. Od pierwszego dnia. To dotyczy przeszłości. Jestem zbawiony. To chwila duchowych narodzin. Duch Święty przekonał mnie o stanie grzeszności, mojej winy przed Bogiem. Dał zrozumienie, że jestem grzesznikiem i sam siebie nie mogę zbawić. Wzbudził w moim sercu poczucie żałowania za grzech, pokuty za grzech.
wzbudził wiarę i pragnienie, że tylko przez Jezusa mogę być zbawiony, i wzbudził też wiarę do tego, że mogę przyjąć łaskę zbawienia, aby cieszyć się życiem wiecznym. I to jest ten element duchowych narodzin. Bóg przebaczył nam wtedy nasze grzechy i uczynił nas swoimi dziećmi. I Efezjan 2 rozdział mówi nam o tym. Łaską zbawieni jesteście, i to nie z was, jest to Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie. Jego dziełem jesteśmy. Gdy się na nowo naradzamy, to stajemy się dziećmi Bożymi. Stajemy się Bożym dziełem, stworzonym w Chrystusie Jezusie do konkretnych rzeczy. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zbawieni z łaski do czynienia dobra. Jan w swojej Ewangelii w 1 rozdziale mówi takie słowo: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, nie z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jeśli zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem, jeśli zrozumiałeś, że bez Boga nie masz szans, że nie jesteś w stanie sam siebie zbawić, jeśli zrozumiałeś, że jedyną drogą do osiągnięcia życia wiecznego jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieło na krzyżu, gdy zrozumiałeś to, poprosiłeś Boga, aby przebaczył Ci Twoje grzechy i zamieszkał w Twoim życiu, stał się Panem, Zbawicielem, tym, który troszczy się o Twoje życie, Boże Słowo mówi, w tym momencie stałeś się dzieckiem Bożym. Jeśli dzisiaj tutaj jesteś i nigdy tego nie uczyniłeś, to dzisiaj będziesz mógł to uczynić. Czy tutaj podczas naszej modlitwy, czy gdy wrócisz do domu, będziesz mógł przyjść i powiedzieć: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia, sam siebie zbawić nie mogę. Dlatego proszę, Panie Jezu, abyś stał się Zbawicielem i Panem mojego życia. Przebacz mi moje grzechy i dalej prowadź mnie w moim życiu. Jeśli to uczynisz szczerze, jeśli zawołasz z głębi swojego serca, przekonany, że sam siebie zbawić nie możesz i tylko przez Jezusa możesz być zbawiony, Bóg uhonoruje Twoją szczerą modlitwę, bo modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ale wielu z nas już doświadczyło tego, a więc ten aspekt zbawienia dotyczy przeszłości. Jeśli to uczyniłeś w swoim życiu, jesteś zbawiony. To się dokonało. Zbawienie dokonało się w Twoim życiu. Zostaliśmy uwolnieni, uratowani od kary za grzech. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Rzymian, ile? To jest część naszej 6:23. Nauczyliśmy się już pierwszy werset, jestem pewny. 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Druga część drogi rzymskiej, świadczenia o Jezusie, brzmi: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie w Jezusie Chrystusie, życie wieczne w Jezusie Chrystusie. 6:23. Jeśli ktoś się tego jeszcze nie nauczył, to ma do następnej niedzieli czas. Ten werset, Rzymian 6:23. A później będziemy uczyć się Rzymian 5:8. Cały tydzień znowu na to będziemy mieli. Dacie radę? Niektórzy tak się przerazili, jakby mieli, nie? Tam 4-5 wyrazów się nauczyć. A ja was będę pytał. Uważajcie. Już dzisiaj jestem kuszony, żeby pytać, ale dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj łaska, mówimy o innych rzeczach. A więc Bóg przebaczył nam nasze grzechy, zostaliśmy uwolnieni, wyratowani od konsekwencji grzechu, od kary za grzech. Jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś zbawiony, kropka. Diabeł może przychodzić i kwestionować twoje zbawienie, twoje nowonarodzenie. Mówić, myślisz, że tak łatwo, tyle w życiu złego narobiłeś, i co teraz myślisz, że Pan Bóg ci wszystko przebaczył, już jesteś innym człowiekiem i co? I tak sobie pójdziesz do nieba? Na pewno nie. To nie jest tak łatwo. To jest kłamstwo diabelskie. Dlatego wtedy wyznajesz, cytując Boże Słowo, z łaski zostałem zbawiony, Bóg dał mi prawo stania się dzieckiem Bożym, jestem zbawiony, to jest dokonane, zostałem uwolniony od konsekwencji grzechu. Karę za grzech, za mój grzech poniósł Pan Jezus Chrystus. Dlatego ja jestem wolny od konsekwencji grzechu.
A więc od pierwszego dnia dotyczy przeszłości. Po drugie, drugi aspekt naszego zbawienia, aż dotąd. To dotyczy teraźniejszości. Aż dotąd. Ciągle jestem zbawiany. Innymi słowy, sprawuję swoje zbawienie. Należy pamiętać, że to proces, podczas którego Bóg chce działać, Bóg chce pracować, Bóg chce operować w naszym życiu, aby ono stawało się lepsze, aby stawało się bliższe naturze Chrystusa, aby w pełni oddawało cudowną przemianę, którą Bóg dokonał w naszym życiu, aby Bóg mógł okazywać swoją wierność i pomagać nam w naszym życiu, w życiu swojego dziecka. I tutaj Filipian 2:12 mówi nam, umiłowani jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I to słowo sprawować oznacza troszczyć się tak jak o wodę na pustyni. Gdybyśmy szli karawaną i mielibyśmy wodę i wiemy, że musimy przejść ileś dziesiąt kilometrów czy kilka dni i dbamy o tą wodę, boimy się, aby kropla z tego nam nie zmarnowana została, albo użyte to słowo było, gdy właśnie ludzie szli przez pustynię i tak sprawowali, tak chronili wodę, lub gdybyśmy dostali coś cennego do ręki, coś, co jest warte miliony, jakąś wazę, nie wiem, cokolwiek bardzo drogocennego i gdybyśmy mieli to trzymać. Jak byśmy to trzymali? Ostrożnie, ze drżeniem i obawą, aby nam nie spadło. Bo to jest nasze. Ktoś nam to dał, powierzył i musimy tego pilnować. I to samo słowo jest użyte tutaj. Z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. A więc dbamy o nie. Troszczymy się o nie. Bóg darował nam coś cudownego, okazał nam swoją łaskę, tchnął swoje życie w nas. Dlatego ja troszczę się, ja robię wszystko w moim życiu, aby zadbać o to zbawienie, aby je sprawować we właściwy sposób. I to dotyczy naszej teraźniejszości. To dotyczy udoskonalania się w Chrystusie, ciągłej przemiany w Jezusie Chrystusie. Rzymian 8:28-29 mówi, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. A więc naszym celem jest stawanie się podobnym do Jezusa i to jest sprawowanie naszego zbawienia. Jest to dbanie o naszą duchowość, o nasze życie. Jest to dbanie o to, abyśmy chodzili w uczciwości, prawości, czystości przed Bogiem. I to dotyczy teraźniejszości. Ciągłe udoskonalanie. Ono jest, nasze zbawienie jest udoskonalane. Zostaliśmy i jesteśmy uwolnieni od mocy grzechu. W aspekcie dokonanym zostaliśmy uwolnieni od kary i konsekwencji za grzech. Dzisiaj, kiedy sprawujemy swoje zbawienie, jesteśmy uwolnieni od mocy grzechu w naszym życiu. Grzech już w naszym życiu nie panuje. To nie On jest Panem naszego życia. To Jezus stał się Panem naszego życia. Zdarza nam się zgrzeszyć. Zdarza nam się przekroczyć Bożą wolę. Ale sprawując swoje zbawienie, dbamy o to, aby nic nie odłączało nas od Bożej łaski, Bożej miłości i na bieżąco regulujemy swoje życie. Wyznajemy nasze grzechy przed Bogiem i w ten sposób sprawujemy swoje zbawienie. Ciągłe wyrażanie, Boże, ja chcę być podobny do Jezusa, ja chcę, aby Twoja natura była we mnie, powoduje, że Bóg nam pomaga w tym, abyśmy sprawowali dobrze swoje zbawienie. I to dotyczy teraźniejszości. Jesteśmy uwolnieni od mocy grzechu. Dojrzewamy, wzrastamy, stajemy się mądrzejsi, uczymy się na błędach. Lepiej uczyć się na czyichś, ale jeśli coś nam się przydarzy, wyciągamy z tego wnioski, aby w inny sposób już postępować w naszym życiu. Gdy taka sama sytuacja wydarzy się, ja jestem mądrzejszy, dojrzalszy, aby postąpić inaczej. A więc zbawienie, aspekt zbawienia dotyczący teraźniejszości mówi, że sprawuję swoje zbawienie i ono jest ciągle udoskonalane w moim życiu. Robię wszystko, aby podobać się Jezusowi. I po trzecie, Paweł mówi, jestem pewny,
że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I to dotyczy przyszłości. Będę w pełni zbawiony. Zostałem zbawiony, gdy się na nowo narodziłem. Jestem zbawiany, sprawuję swoje zbawienie, upodabniam się do Jezusa, żyję dla Niego, ale także nadejdzie dzień, kiedy w pełni zostanę wybawiony, wyratowany, zbawiony. Choć dostąpiłem duchowego zbawienia, choć trwam w zbawieniu, sprawuję zbawienie, to zauważam i doświadczam cierpienia, smutku, choroby, tragedii, śmierci oraz to, że zdarza mi się zgrzeszyć, że upadam, że jestem zniechęcony i tracę wiarę. To przypomina nam, te wszystkie okoliczności życiowe przypominają nam, iż jeszcze nie nastąpiło pełne zbawienie, wybawienie, wyratowanie, ale także mówi nam, że nadejdzie taki dzień, kiedy otrzymamy nowe, uwielbione, inne ciało i nasze zbawienie będzie pełne, zostanie w pełni zamanifestowane. Nastąpi kulminacja zbawienia ducha, duszy i ciała. Będziemy w idealnej harmonii przed Bogiem. Będziemy wolni od obecności grzechu. W pierwszym momencie, gdy się na nowo narodziliśmy, jesteśmy wolni od kary za grzech. W teraźniejszości jesteśmy uwolnieni od mocy grzechu. A w przyszłości, gdy nastąpi pełne zbawienie, będziemy wolni od obecności grzechu, bo grzechu tam nie będzie. Filipian 3 rozdział 20-21 wiersz. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swojego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc jest tutaj mowa o przemienieniu naszych ciał i dopełnieniu się zbawienia, kulminacji zbawienia. Także w liście do Rzymian czytamy: wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. To, co się w nas zrodziło, gdy się na nowo narodziliśmy, Bóg dał nam zaczątek ducha, napełnił nas swoim duchem, to zrobił to w konkretnym celu, abyśmy pragnęli pełnego, całkowitego spełnienia, wybawienia w Jezusie Chrystusie. Dlatego też oczekujemy przemiany naszych ciał i odkupienia naszych tych fizycznych ciał, abyśmy w pełni już kompletni w duchu, duszy i nowym ciele mogli stanąć przed Bogiem i cieszyć się doskonałą wolnością. O tym nam mówi właśnie ten fragment, aż do dnia Chrystusa. Przyjdzie dzień, kiedy w pełni będę zbawiony. A tam już nie będzie śmierci, cierpienia, smutku, choroby, tragedii. Nie będzie grzechu, który będzie mnie kusił, który będzie próbował mnie uwikłać. Nie będzie tego. Boże Słowo mówi w Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, Jan mówi, usłyszałem, oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I to będzie to ta kulminacja zbawienia, całkowitego uratowania, ocalenia, postawienia kropki nad i w dziele odkupienia, zbawienia, które Chrystus rozpoczął, gdy przyszedł na tę ziemię i którego częścią my jesteśmy dzisiaj. Będziemy wolni od obecności grzechu. Cel zostanie osiągnięty. Tak więc myśl o zbawieniu ma na celu zachęcić i zmobilizować nas do wytrwałej postawy wdzięczności za to, co Bóg już dla nas zrobił, a więc jestem zbawiony i znam moją przyszłość. Gdy umrę, nie boję się śmierci, bo wiem, dokąd idę. To ma na celu także zachęcić i zmobilizować nas do postawy wiary i ufności. Choć przechodzę dzisiaj trudności, choć dzieje się źle, to wiem, że jest to częścią mojego życia na tej ziemi. Sprawuję swoje zbawienie, aby podobać się Bogu, aby trwać w wierze, aby ufać Jemu, bo to mnie zachęca, bo wiem, że nadejdzie dzień,
ostatecznego zakończenia tej sprawy i będę wolny w Jezusie Chrystusie. I ta myśl o zbawieniu ma nas zachęcić i zmobilizować do postawy wiary i ufności i po trzecie do postawy oczekiwania, aby dobiec do mety. Choć mi jest trudno, choć wydaje się, że jest bardzo trudno, że nie dam rady, to myśl o tym, że chcę spotkać się z moim Zbawicielem i chcę zamieszkać w wieczności z Nim, że już tam nie będzie potu, łez, kłopotów, grzechu i innych rzeczy, które dzisiaj mnie tu próbują usidlić i obciążyć, sprawia, że chcę dobiec do mety. I co jest wspaniałe, że my znamy cel naszej pielgrzymki, naszej podróży z Bogiem. Wiecie, straszną rzeczą byłoby wyruszyć w bieg i mówimy tak, okej, biegniemy, a Ty pytasz mnie, a gdzie jest meta? A to zobaczymy po drodze, gdzie będzie meta. Gdzieś się umówimy. Albo wyrusza wyścig kolarski, będzie ruszał niedługo znowu może wyścig pokoju, który kiedyś był taki sławny, rusza i kolarze pytają, a gdzie jest meta? A organizatorzy mówią, a gdzieś tam zobaczymy, zastanowimy się i gdzieś Wam ogłosimy. To byłoby bez sensu. I także w życiu człowieka wierzącego, gdybyśmy nie mieli wyznaczonego celu, nie byłoby mety, byłoby dziwnie biec, nie wiedząc, dokąd biegnę. Ale ja wiem, dokąd biegnę, bo Biblia wyznacza mi cel. I ona mówi o ostatecznym, pełnym odkupieniu, zbawieniu, wyratowaniu, gdzie mój duch, moja dusza i moje ciało będzie w wiecznym szczęściu z moim Bogiem. I to mnie zachęca do tego, aby wytrwale biec w biegu, który jest przede mną, choć jest trudno, choć czasami wydaje mi się, że nie dam rady, choć wydaje się, że tej górki już nie przejdę i myślę, że jak minę tę górkę, to już będzie tylko dolina i płasko, ale wychodzę za tą górkę i patrzę, że jest jeszcze większa góra, ale co z tego, bo za tamtą górą może już będzie koniec, a jeśli nie, to dalej będzie koniec. I to mnie motywuje i to mnie mobilizuje, żeby biec wytrwale w wyścigu, który jest przede mną. Bo przyjdzie zakończenie, przyjdzie wybawienie, a Duch Święty jest z nami aż do dnia Chrystusa Jezusa. Kiedy przyjdzie Chrystus po swój Kościół lub kiedy Bóg powie, Andrzej, zbieraj się z tej ziemi, zabieram cię do siebie, swoje zrobiłeś, to ja się cieszę, że osiągnąłem cel. Lewe skrzydło głuche. To ja osiągnąłem cel. Amen. Prawe skrzydło, osiągnąłem cel. Nasz umysł będzie atakowany. I tak jak powiedziałem, w przypadku ataku naszego serca, to najczęściej diabeł używa oskarżeń, potępienia. Tak w przypadku naszej głowy diabeł używa dwóch narzędzi. Jego miecz jest obosieczny. Używa dwóch narzędzi. Próbuje nas albo zniechęcić i uderza w naszą głowę zniechęceniem, albo próbuje spowodować drugą stroną miecza zwątpienie. To są dwie rzeczy, które rozgrywają się w naszej głowie. I myślę, jestem pewny w 100%, że każdy z Was przechodził w swoich myślach batalię i walkę. Pojawiały się myśli, podszepty nieprzyjaciela, złego, które mówiły, a zobacz, tyle się modlisz i nic. Czy to warto? A kto wie, jak tam jest naprawdę? Czy ktoś wrócił z tamtej strony? A może Bóg chce, bym chorował? A może Bóg nie chce, by moi bliscy byli zbawieni? A może On mnie już zostawił i opuścił i w ogóle Mu nie zależy? Co tam, Andrzej, mały żuczek? I te wszystkie myśli, które rodzą się w naszym umyśle, jestem pewny, że je przechodziliście. Ja je przechodziłem. Wielokrotnie poprzez zniechęcenie i zwątpienie diabeł próbuje uderzać w nas, aby nas zniechęcić, aby zburzyć naszą wiarę. Bo wtedy, gdy takie myśli się zradzają, to zradza się pokusa, aby zrezygnować i poddać się. I wtedy diabeł, wróg, osiąga swój cel. Kiedy poddajemy się, kiedy nie stoimy, kiedy nie korzystamy z przyłbicy zbawienia, kiedy myśl o zbawieniu, że już jestem zbawiony, trwam w zbawieniu i będę ostatecznie wyratowany całkowicie, nie nakręca mnie, a diabłu udało się wrzucić zniechęcenie i zwątpienie, to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby przegrać batalię o nasze życie. I wtedy rodzi się pokusa, aby zrezygnować i poddać się. Wiecie, czasami Bóg dopuszcza takie okoliczności, aby przetestować naszą postawę. Na jak długo wierzymy?
Jak zareagujemy, gdy pójdzie nie po naszej myśli? Bóg testuje naszą wiarę, Bóg sprawdza ją. Ale jest różnica między próbą Bożą a pokusą diabelską. I gdy przychodzą do was myśli, to patrzcie na owoc, jakie wywołują w waszym życiu. Próba jest sprawdzianem naszej wierności Bogu. Próba powoduje, że z niej wychodzimy silniejsi, dojrzalsi, zbliżeni do Boga, nastąpił wzrost naszej wiary, doświadczamy Bożej pomocy i ratunku. To jest próba. Natomiast pokusa to pułapka i zasadzka diabła, która sprawia, że dobro wydaje nam się złem, a zło dobre, białe czarnym, a czarne białym, nie widzimy dobrze. Cel, poczucie potępienia, spadek wiary, chęć ucieknięcia i oddalenia się od Boga, zniechęcenie. I wtedy triumfuje przeciwnik w naszym życiu, kiedy się temu poddajemy. Boże Słowo mówi, że Bóg, gdy do Niego wołamy, pomaga nam wyjść z największego pokuszenia. Że Bóg, kiedy przechodzimy próbę wiary, jest obok, aby nas wspomóc i wyrwać nas z próby. Pomóc nam przejść zwycięsko próbę. Ale to nasza postawa. Diabeł przychodzi uderzając mieczem zniechęcenia i zwątpienia. W liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale 8 wersecie Paweł nazywa przyłbicę zbawienia przyłbicą nadziei zbawienia. I to nam jeszcze pokazuje jeden aspekt. Przyłbica nadziei zbawienia. 1 Tesaloniczan 5:8. Nadzieja, biblijna nadzieja, słowo, które jest użyte w języku greckim, oznacza spokojne, wytrwałe oczekiwanie. To jest nadzieja. Spokojne, wytrwałe oczekiwanie. Przeświadczenie pewności, że tak będzie, że Bóg mi pomoże. I przyłbica nadziei zbawienia mówi nam, i gdy w taki sposób o tym myślimy, to nie dajemy miejsca zniechęceniu, zrezygnowaniu, frustracji, zwątpieniu, depresji, zdołowaniu, przygnębieniu, bo mamy nadzieję wybawienia, obietnicę wyratowania. Ja wierzę, że Bóg mi pomoże. Ja wierzę, że Bóg mnie przeprowadzi. Ja wierzę, że On mi pobłogosławi. Ja wierzę, że rozwiąże moją sytuację. Dlatego spokojnie, cierpliwie oczekuję zadziałania Jego słowa i Jego obietnicy w moim życiu. Ja wierzę. I ta przyłbica jest przyłbicą nadziei zbawienia. Nie tego ostatecznego, ale na dzisiaj wybawienia, ratunku, ochrony, uwolnienia, polepszenia mojej sytuacji w sytuacji, w której jestem, gdy przychodzi zniechęcenie, gdy przychodzi zwątpienie. Ja wierzę, że Bóg mi pomoże. Ja wierzę, że z Nim przejdę to zwycięsko. Jest to spokojne, wytrwałe oczekiwanie. Z Bogiem przejdę daną sytuację zwycięsko. Jestem w trakcie pielgrzymki. Jestem w trakcie udoskonalania mojego zbawienia. Stąd próby, stąd ataki nieprzyjaciela w postaci pokus, aby mnie złamać. Ale ja wiem, że z Bogiem przejdę to zwycięsko. I na koniec chciałbym, byśmy zacytowali Psalm 116. Dawid zapytuje się i mówi: czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Ilu z nas doświadczyło choć jednego dobrodziejstwa od Pana Boga? Mogę zobaczyć wasze ręce? Czyste są, dziękuję. A drugą? Też czyste, dobrze. To rano widzę, że odrobione zadanie domowe. Czym odpłacimy za dobrodziejstwa, które Pan Bóg nam wyświadczył? Dawid mówi: ja coś zrobię w swoim życiu, pamiętając, co Bóg dla mnie zrobił. Co zrobię? Podniosę kielich zbawienia. Jestem zbawiony, jestem zbawiany i nastąpi pełne wybawienie, zbawienie, ratunek.
Dlatego podniosę ten kielich. I to słowo hebrajskie, które jest tu użyte, to jest wtedy, gdy ludzie podnoszą toast i mówią na zdrowie. Wiadomo, to jest świecki zwyczaj, ale tu jest użyte to słowo, kiedy podnoszą kielich zwycięstwa, kielich zbawienia i mówią: mój Bóg mi pomoże. Halleluja! Podnoszę kielich zbawienia. Jestem zbawiony, jestem zbawiany i będę całkowicie zbawiony, bo mój Bóg jest moim Bogiem, jest Bogiem zbawienia. I fajna taka postawa jest, ale to nie wszystko. Podniosę kielich zbawienia, będę cieszył się moim Bogiem, wzywać będę imienia Pana w trudnościach, w których jestem, i mówię: Jezu, jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem, wzywam Twojego imienia i chcę przejść zwycięsko. Ale to nie wszystko. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu. A więc pamiętam o zbawieniu, gdy podnoszę kielich zbawienia i mówię: Boże, dziękuję Ci. Pomagałeś mi kiedyś, pomogłeś mi nieraz, pomożesz mi dzisiaj, zbawiłeś mnie, zbawiasz mnie i zbawisz ostatecznie. Dlatego wzywam Twoje imię w sytuacji, w której jestem. Ale po drugie, Boże, okazuję Ci wierność, spełnię wszystkie swoje śluby. Chcę chodzić wytrwale Twoimi drogami. Nie chcę poddać się zwątpieniu i zniechęceniu, ale chcę cieszyć się Bogiem mojego zbawienia, bo Ty jesteś moim Bogiem. A więc pamiętam o zbawieniu i okazuję wierność mojemu Bogu na przekór okoliczności i trudności, które są w moim życiu, i to normalne, że są. Ale ja podniosę kielich zbawienia. Będę cieszyć się moim Bogiem. Ja będę wzywał Jego imienia. Będę ucztował za stołem Pana Jezusa. Będę cieszył się tym, co mam w Jezusie Chrystusie. Będę czerpał z pełni Jego błogosławieństw aż do chwili rozwiązania danej sytuacji. A jeśli nawet nie, to i tak będę wierny Bogu. I tak będę okazywał postawę ufności, bo On wie lepiej, co w moim życiu jest najlepiej. Powstańmy do modlitwy.